Ważną rzeczą jest przy poszukiwaniu mieszkania znalezienie odpowiedniego, idealnego, super mieszkania, które będzie się nadawało. Natomiast bardzo istotną rzeczą jest ocenienie jego potencjału. Pierwsze mieszkanie, które zobaczymy, może wydawać się idealne, ale okaże się bardzo słabym mieszkaniem. Natomiast mieszkanie, które w pierwszej kolejności byśmy odrzucili, może mieć bardzo duży potencjał. Dlatego bardzo ważnym i istotnym pytaniem jest, na co zwracać uwagę, szukając mieszkań. Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Nie ma jednego twardego kryterium w tej ocenie mieszkań, bo tak naprawdę trzeba by sobie zawsze było odpowiedzieć najpierw na pytanie, co z tym mieszkaniem chcemy zrobić. I dopiero jak będziemy wiedzieli, co to ma być, czy to ma być właśnie mieszkanie na flipowe rodziny, czy to ma być gotowiec inwestycyjny, tak jak w przypadku Erda, czy to może być mieszkanie na wynajem, ale może dla pracowników, bo jesteśmy w takim mieście, gdzie jest to popularne i warto robić takie mieszkania, no to tak naprawdę dopiero w tym momencie powinniśmy takie mieszkanie pod tym kątem oceniać. Zarówno pod kątem technicznym, jak i lokalizacyjnym, jak i ceny, także mówię tutaj kompleksowo, nie tylko z perspektywy remontowej, ale generalnie jako takiego mieszkania. No i tak naprawdę zastanawiając się, z czego wynika potencjał, można wskazać kilka elementów. Ten potencjał wynika tak naprawdę w dużej mierze z możliwości podziału mieszkania, z możliwości tego, że jesteśmy w stanie sprawić, że to mieszkanie będzie miało większą funkcjonalność niż miało do tej pory. Czyli znowu, tak naprawdę możemy się odnieść do mieszkań na wynajem, na pokoje premium, czy nawet kawalerka, z której zrobimy dwupokojowe mieszkanie, bo kiedyś także powstawały kawalerki na przykład 30-metrowe. Tak? Teraz pewnie przy takiej naszej optymalizacji jest to nie do pomyślenia, żeby była kawalerka 30 m², 32 metry nawet kwadratowych, kojarzę takie kawalerki, no to z pokojem można byłoby tak naprawdę przygotować dwupokojowe mieszkanie, nawet niekoniecznie na wynajem, tylko po prostu na flipa i też na takim mieszkaniu fajnie zarobić. Żeby to ocenić, tak naprawdę powinniśmy wiedzieć, czy dana ściana jest ścianą działową, czy ścianą konstrukcyjną, żeby wiedzieć, jakie są wymagania i konsekwencje modyfikacji. A jak się dowiedzieć? No oczywiście odnosimy się tutaj do szkoły remontowania. W szkole remontowania szeroko o tym mówimy, pokazujemy, jak podejść do tego tematu. Kolejnym elementem, który generuje nam ten potencjał, dzięki któremu możemy wycisnąć jeszcze więcej z tego mieszkania, są piony wodno-kanalizacyjne, w tym sensie, że warto wiedzieć, w których miejscach się one znajdują. Tak jak sytuacja w blokach może się wydawać dość prosta, mieszkanie dwupokojowe, 40-metrowe, no to tam zazwyczaj jest tylko jeden pion. Ale zwłaszcza w kamienicach mamy sytuację, że tych pionów może być kilka w różnych miejscach. Te piony czasami są tak naprawdę gdzieś zabudowane, nie wiemy, na pierwszy rzut oka nie widzimy, że one są, ale dzięki informacji, że one jednak istnieją, jesteśmy w stanie wygenerować, zrobić dodatkową łazienkę, dodatkową kuchnię, bez użycia powiedzmy jakichś dodatkowych urządzeń, jak młynków, jak wentylacji mechanicznej, co pozwoli nam tanim kosztem zwiększyć potencjał tego mieszkania. No i idąc dalej tym krokiem, że wydzielamy nowe pomieszczenia kuchenne, łazienkowe, będziemy też chcieli wiedzieć, jak wygląda sytuacja z wentylacją. Oczywiście zgodnie z warunkami technicznymi, każde pomieszczenie łazienkowe, każde kuchenne, czy aneks kuchenny musi mieć własną wentylację. Niektórzy sądzą, że jak jest okno, no to przecież przez okno się już wentylacja dokonuje. No tak, jakby potocznym językiem można powiedzieć, że oczywiście, że jakaś tam wymiana powietrza się dokonuje, natomiast to nie jest wentylacja. Tak? To nie jest wentylacja w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, czy takich technicznych. I na to też musimy zwrócić uwagę, to będzie bardzo ważne. No oczywiście układ okien. Przejdziemy niebawem w kolejnym filmie do przykładu podziału mieszkania na pokoje premium. No i tam zobaczycie, jak układ okien jest istotny pod kątem wyciskania jak największego potencjału z mieszkania, bo nie tylko chodzi o to, żeby sobie założyć na przykład przy mieszkaniu na pokoje, że ile okien, tyle pokoi, ale żeby nawet tą liczbę czasami zwiększyć. Oczywiście z zachowaniem funkcjonalności, z zachowaniem zdrowego rozsądku, tak żeby ten pokój nadal był atrakcyjny na rynku, ale rzeczywiście jest to bardzo ważny aspekt. No i kolejny ważny aspekt, też zazwyczaj w kamienicach, wysokość pomieszczeń. Niejednokrotnie miałem w sumie przyjemność wizytować innych inwestorów w mieszkaniu, które właśnie remontowałem, czy kończyłem remont, gdzie były pokoje z antresolami, bo właśnie ta wysokość pomieszczeń pozwala nam na robienie antresoli. Inwestorzy dziwili się, że no oni tego mieszkania nie kupili, choć byli wcześniej, widzieli, bo po prostu tego potencjału nie dostrzegli. Nie dostrzegli, że można zrobić dodatkowy pokój, czy nawet dwa dodatkowe pokoje dzięki antresoli, a tak jak testując, bawiąc się z tabelą analizy inwestycyjnej, gdzie przeliczamy sobie, jak iluś pokoi wpływa na współczynnik
wskaźnik rentowności tego mieszkania, no to widzimy, że możemy negocjować cenę o 10-20 tysięcy, a to będzie tak naprawdę tylko ułamek tego, co uzyskamy, jak nowy jeden pokój będziemy w stanie tam zrobić. Tak? Także każdy dodatkowy pokój to jest dodatkowy przychód, natomiast wymaga to oczywiście dużego doświadczenia, tak, aby robić to mądrze, aby robić to rozsądnie, bo nie chodzi o to, żeby wykroić z mieszkania jakieś malutkie 4-metrowe pomieszczenia, schowki, bo to po prostu się nie wynajmie, a sprzedajmy gotowce inwestycyjne, czyli mieszkania wynajęte, a nie mieszkania, które no teoretycznie gdzieś tam mają się wynająć, a będzie z tym problem, bo te pomieszczenia są zbyt małe. Kolejnym obszarem, jeżeli chodzi o potencjał mieszkania, bardzo fajnym, uważam, jest rodzaj ogrzewania. Z kilku względów. Po pierwsze, duża część inwestorów, jak słyszy ogrzewanie piecowe, kaflowe, albo że właśnie węgiel trzeba nosić z piwnicy, no to w ogóle nawet nie odwiedza takich mieszkań, nie bierze pod uwagę zakupu. Natomiast mając już troszkę więcej wiedzy remontowej, jesteśmy w stanie zmienić rodzaj ogrzewania w tym mieszkaniu. Jeżeli to będzie większe mieszkanie, to zazwyczaj ogrzewanie gazowe będzie adekwatne. Większe, co prawda, nakłady bazowe, ale potem eksploatacja bardzo tania. Przy mniejszych mieszkaniach czy pokojach premium możemy rozważyć ogrzewanie elektryczne, nowoczesne rozwiązania z podczerwienią na przykład. Także tutaj są opcje po prostu zrobienia komfortowego rodzaju ogrzewania i dzięki temu bardzo dużego podniesienia wartości mieszkania, przekraczającego te nakłady związane z samą instalacją nowego ogrzewania. Także na to warto zwrócić uwagę, tego się nie bać i też warto zajrzeć do szkoły remontowania i tam się też zapoznać z tymi rodzajami ogrzewania. Warto zwrócić uwagę na lokalizację. Ale nie w tym sensie, że jakaś lokalizacja będzie po prostu dobra albo zła, tylko ona będzie dobra albo zła, ale przez pryzmat danego przeznaczenia lokalu. Czyli powiedzmy dla studentów gdzieś na obrzeżach miasta, no to można powiedzieć fatalna lokalizacja, czy zła lokalizacja, daleko, nie ma komunikacji. Ale być może jest to jakaś strefa gospodarcza, gdzie jest dużo fabryk, dużo miejsc pracy, i okaże się, że tam jest bardzo duża potrzeba mieszkaniowa właśnie dla pracowników i pod kątem takiego przeznaczenia będzie to bardzo dobra lokalizacja. No i też oczywiście warto zwrócić uwagę na spójność inwestycji. Czasami jest tak, że przygotowujemy flipa o wysokim dość standardzie, natomiast sam budynek, klatka schodowa, otoczenie są o bardzo niskim standardzie, niewyremontowane, no i mogą budzić wręcz niepokój wśród kupujących, więc warto jednak zdecydować się na spójność inwestycji i wcale nie wykańczać tego mieszkania na najwyższą jakość, tylko jednak może zrobić w średnim standardzie, tak żeby no nie było takiej dysproporcji, powiedzmy takiego kontrastu pomiędzy tym wykończeniem mieszkania, a tym, co znajduje się na zewnątrz. Jeżeli chodzi o samą cenę i stan mieszkania, to jak tutaj patrzeć? No na większości szkoleń flipowych mówi się, no oczywiście kup 10 czy 20, czy jeszcze lepiej procent poniżej wartości rynkowej, wyremontuj, no i sprzedaj z zyskiem. No, wydaje się proste, prawda? Ale no, oczywiście, że dużo jest osób, które się interesują flipami. Powiedziałbym, że coraz trudniej jest tak po prostu iść tym schematem, który no, tak twardo jest cały czas powtarzany na wielu szkoleniach, żeby po prostu to zrobić. Powiedziałbym, że earnowanie i flipowanie gotowcami inwestycyjnymi daje możliwość tak naprawdę zakupu mieszkania prawie że w cenie rynkowej, czasami może nawet w cenie rynkowej, czyli wcale nie musimy jakoś bardzo negocjować. Dlaczego? Wystarczy, że otworzycie film, gdzie analizujemy sobie konkretne mieszkania, którymi Erlowie flipowali i zobaczycie, że mamy tam dwa rodzaje wyceny mieszkania. Jedna to jest taka właśnie transakcyjna, wynikająca z analizy porównawczej, gdzie po prostu rzeczoznawca sprawdza, no generalnie dany typ mieszkania w jakich cenach jest sprzedawany, ale my sprzedając gotowce inwestycyjne posługujemy się wyceną tak naprawdę dochodową, czyli im większy dochód z mieszkania, tym tak naprawdę będzie wyższa stopa zwrotu i to takie mieszkania potrafią być wtedy sprzedawane o 20-30% powyżej wartości rynkowej. Czyli tak naprawdę no można powiedzieć, że możemy kupić praktycznie w cenie rynkowej, o ile będziemy w stanie sprzedać w cenie ponadrynkowej. Mówię teraz oczywiście o skrajnym przypadku, bo najlepiej robić i to, i to. Mamy wtedy większe bezpieczeństwo, że nawet jeżeli no, w danym momencie nie będzie inwestora, no to sprzedamy na rynku także w cenie takiej rynkowej, można powiedzieć, i nie stracimy. Więc oczywiście, że dobrze byłoby, żeby ta cena była jak najniższa. Natomiast no, tutaj naprawdę jest bardzo duży potencjał. Jeżeli chodzi też o stan mieszkania, to
Tutaj powiedziałbym, że im gorszy stan, tym lepszy. Tak naprawdę przy tak dużych remontach, o których tutaj mówimy, przy przygotowaniu zupełnie zmiany funkcjonalności mieszkania na takie mieszkanie na przykład wielopokojowe, gdzie wydzielamy nowe pokoje, inaczej rozkładamy instalację elektryczną, często przenosimy kuchnię, to nawet jeżeli mieszkanie jest w niezłym stanie, to nie będziemy w stanie większości rzeczy zachować, wykorzystać, albo nie będziemy chcieli, bo nie będziemy ufali, czy instalacje są poprawnie wykonane. Więc tak naprawdę bardzo będą nas interesować mieszkania do remontu w bardzo złym stanie, ponieważ tam będą te ceny rzeczywiście niższe tych mieszkań, będziemy w stanie taniej takie mieszkanie kupić i będziemy też mieli mniej pracy z wyburzeniami, z usuwaniem sprzętów. Także tutaj powiedziałbym, że cena oczywiście im niższa, tym lepiej stan mieszkania, im gorszy też, tym lepiej, bo zazwyczaj nie wykorzystamy już istniejącej takiej infrastruktury. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, szukając mieszkania, jest stan prawny własnościowy mieszkania, czyli jakiego rodzaju jest to mieszkanie, czy odrębna własność, czy spółdzielcze własnościowe prawo na przykład do lokalu. Będzie to istotne zwłaszcza dla inwestorów pod kątem amortyzacji późniejszej, co też pokazujemy w filmach związanych z analizą inwestycyjną mieszkania, ale też kwestia od razu własności, żebyśmy się dowiedzieli, czy rozmawiamy z właścicielem, a może ze spadkobiercą właścicieli, gdzie jeszcze sytuacja nie jest uregulowana, a może są jeszcze jakieś inne sytuacje, że jest kilku właścicieli. Warto od razu o to dopytać, żeby mieć pewność, jakie dokumenty będą potrzebne, czy ten stan jest uregulowany, ale też jeżeli okaże się, że stan jest skomplikowany, to bardzo polecałbym dłużej zatrzymać się nad takim przypadkiem, ponieważ spółka inwestycyjna, będąc ERL-em, otrzymujecie bardzo duże wsparcie. Wsparcie właśnie związane ze stanem, z oceną stanu prawnego, z rozwiązywaniem problemów. W związku z tym może się okazać, że dużo kupujących zrezygnuje z takiej oferty sprzedaży mieszkania, bo właśnie będzie wystraszonych tym stanem prawnym. Natomiast ze wsparciem spółki będziecie w stanie podpisać odpowiednią na przykład umowę przedstępną, może warunkową umowę przedstępną, która da więcej czasu na wyprostowanie tego stanu. Dzięki temu zachowacie możliwość zakupu mieszkania dla siebie, więc zdecydowanie warto próbować takie też trudniejsze sprawy rozwiązywać, no bo to może być okazja do zakupu jeszcze w niższej cenie takiego właśnie mieszkania. Kolejny element, na który warto zwrócić uwagę już będąc w mieszkaniu, to zrobić sobie chociaż wstępne notatki odnośnie zakresu remontu pod kątem konieczności uzyskania różnych pozwoleń. Ponownie odniosę się do szkoły remontowania. No, tutaj zakres tej wiedzy remontowej jest naprawdę bardzo duży, więc jest to wiele godzin znowu szkoleniowych do przejścia, natomiast są te tematy bardzo ważne, bardzo ciekawe i bardzo przydatne. Chodzi o to, żebyśmy od razu wiedzieli, na ile realne są nasze plany remontowe. Żeby nie okazało się, że zaplanujemy sobie zupełnie jakieś tam zburzenia ścian, zupełnie zmianę układu pomieszczeń, a będą to ściany w większości konstrukcyjne, no i tak naprawdę nawet z wykonaniem projektu może być to niemożliwe, ponieważ no nie każdą ścianę konstrukcyjną w 100% można zastąpić, przynajmniej w rozsądnym koszcie, jakąś tregrą czy podporami, które będą w stanie utrzymać całą konstrukcję. No i też powinniśmy jeszcze pamiętać na koniec o potencjale, jaki mamy potencjał na znalezienie kupującego. Co miałem tutaj na myśli? Oczywiście im droższe mieszkanie, im większy metraż, tym potencjalnie nasz zarobek będzie większy. Czyli można byłoby powiedzieć, że skupmy się na samych 10-12 pokojowych mieszkaniach, 130-150 metrowych. No, zgadza się. Patrząc po cenie z metra, to pewnie takie mieszkania kupimy taniej za metr kwadratowy. Wycenimy je dochodowo, więc je będziemy w stanie bardzo drogo sprzedać. Natomiast no, takie mieszkania sumarycznie będą kosztowały bardzo dużo, tak? Może 1 000 000 zł, a może nawet więcej, jeżeli będzie to miasto, gdzie ta cena z metra jest wysoka. W związku z tym będziemy mieli bardzo ograniczoną ilość klientów, którzy będą potencjalnie chętni do zakupu takiego mieszkania, więc mając gotowca oczywiście możemy poczekać, ponieważ mamy przychody z najmu, które nam zabezpieczają finansowanie i te koszty finansowania. Natomiast jeżeli jest to nasze 5., 7. czy 10. mieszkanie naraz, warto zdywersyfikować ten nasz portfel nieruchomości i pokusić się o to, żeby może nie wszystkie mieszkania były aż tak duże, żeby jednak tą płynność zachować.